Tomek często słyszy od swojej ciotki Klarysy, że za czasów jej młodości ludzie wyjeżdżali z Europy w poszukiwaniu lepszego życia gdzie indziej. Dzisiaj wiele osób przybywa do Europy w tym samym celu. Dla Europy to wyzwanie, ale i duża okazja. Na przykład w 2010 roku 2,5 miliona osób spoza Europy uzyskało kartę stałego pobytu w Unii Europejskiej. Niektórzy przyjechali pracować, inni studiować lub dołączyć do członków swoich rodzin. Osoby spoza Unii Europejskiej w krajach unijnych stanowią 4% populacji. Imigranci wnoszą do społeczeństw europejskich kulturowe bogactwo i różnorodność, a także swoją energię i umiejętności. Dzisiaj Europejczycy żyją coraz dłużej i mają coraz mniej dzieci. Europa się starzeje. Obecnie 4 osoby w wieku produkcyjnym przypadają na jedną osobę powyżej 65 roku życia. W 2060 roku ten stosunek będzie już wynosił tylko 2 do 1. Tomek rozumie, że mniejsza siła robocza może powodować problemy w przyszłości, na przykład w finansowaniu systemów emerytalnych. Istnieją również pewne obszary gospodarki, w których Europie już brakuje pracowników. I to pomimo niepokojącej ogólnej liczby bezrobotnych. Te braki dotyczą przede wszystkim przemysłu spożywczego i gastronomii, jak również pomocy domowej. Pracowników brakuje również w sektorze publicznym, służbie zdrowia oraz w edukacji. Ponadto Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym naukowców komputerowych i inżynierów w dziedzinie ochrony zdrowia. Chociaż migracja może pomóc, nie może rozwiązać całego problemu. Trzeba też podjąć inne kroki, takie jak reformy emerytalne, wydłużenie wieku emerytalnego oraz wzrost zatrudnienia kobiet. Tomek rozumie, że reformy są potrzebne, a dobrze przemyślana i dobrze prowadzona polityka imigracyjna może przynieść korzyść zarówno goszczącemu krajowi, jak i imigrantom.